Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Kraj na planszy. Dzisiaj będzie śmiesznie, ponieważ będziemy mówić o grze, która z łacińskiego brzmi Domus Domini, a po polsku... Znaczy trochę się nabijamy teraz, nabijamy się, powiedziałem taki suchy dowcip, że nikt go nie zrozumie, nawet ja go nie zrozumiałem. Aż nie, nagrywamy teraz drugi raz intro, bo Windziarz takim sucharem rzucił, że... Że Czuniek zaprotestował, że nie podpisze się pod tym. Tak, i powiedział, że będziemy nacinać jeszcze raz nacinek, także nie wiemy o co chodzi, ale ogólnie będziemy się mówić o grze Domus Domini. A jest późno, więc gadamy od rzeczy. Wydawnictwa Franius. Wydawnictwo, które u mnie wygrało kiedyś w moje serce taką grą Can't Stop, którą uwielbiam i gram i lewlezie. A Domus Domini, nasz kolega tutaj przesławny Ink, kiedyś nawet udało mu się zrecenzować w formie pisemnej. Tak jest. Można nie śpi do dziś. Można jak z Fanatiku przeczytać moją recenzję przydługą. A teraz będziemy mówili krótko ja i do rzeczy. Bardzo krótko będę mówił. A ponieważ przedstawiłem Ciebie, to przedstawię mojego drugiego kolegę, czyli Ciuńka. Dzień dobry, Ciuńek. Dobry wieczór. Również znakomitego. Znakomity, tak? I ja taki maskotka, jak tam jeden kolega napisał, maskotka Windziarz i Domus Domini. Gra o klasztorach. Gra o klasztorach, które zaopatrują większy klasztor w jedzenie. Ja się na A nie miasteczko? Klini? Tak. Jest to opactwo Klini, które jest takie ważne, że może wszystkim innym klasztorom wokół powiedzieć: przywoźcie nam jedzenie, a my wam za to sprzedamy odpusty. To jest, wiesz, to działa jak grzybnia taka, gdzie oni ściągają po prostu wszystko z otoczenia. Ja bym powiedział troszeczkę inaczej, bo muszę to wtrącić od razu. Jedną z pierwszych rzeczy, którą powiedziałeś o tej grze, jak zaczęliśmy w nią grać, powiedziałeś: to była gra o wyścigach, jakieś Formuły 1 czy coś. I ją przerobili na Domus Domini. Ja tego nie wiem na pewno, ale przeczytałem, żeby nie było, ukradłem to od jakichś innych recenzentów. Dobra, to jest nieważne, jakichś innych recenzentów. To mogła być plotka totalnie splotkowana, wiesz. Tak, ale faktycznie. Ale jak ja to słyszałem, myślałem sobie, i potem to zacząłeś tłumaczyć, bo tłumaczył nam tę grę Ink, i tłumaczył nam z klimatem właśnie, że to te opactwo, że coś tam. Ja sobie myślę, Jesus, naprawdę? Ta gra jest o czymś takim, to tak nie trzyma kupy się, że te wyścigi już były lepsze. Ja powiem tak, patrzę teraz na kartę pomocy tej gry i zmieniając sobie ilustrację i klimat gry na wyścig, parę zasad jeszcze bardziej nie ma sensu. A nie, parę ma większy sens. Ale parę ma większy sens. No dobra, ale zacznijmy od tego klimatu. Klimat jest zrobiony głównie graficznie. Graficznie ta gra jest utrzymana w takim klimacie średniowiecznych wizerunków, znaczy, jakiś taki. Jest po prostu ładna. Ładne ilustracje, ładne szkice. Znaczy to wszystko jest takie stonowane, spójne, raczej szarobure, no w sumie pasująco do tematu. Natomiast co jeszcze mogę powiedzieć o wykonaniu? Jest dużo dużych elementów w tej grze. Bardzo dużych. Nie wiem, po co one są takie duże. Jest ogromna plansza, która służy, która jest w zasadzie takim torem. Którą używamy w jednej części, jednej fazy, znaczy fazie jednej rundy, i to jest bardzo mało tej planszy na potrzeby. Są jakieś wielkie płytki, te tam budy psie, czy coś tam, które są, nie wiem, 5 na 3 centymetrów. Znaczy, a czy one są po to, żeby ten pies się w nich zmieścił? Rzeczywiście, że on jest taki wielki, tak? Tak. Znaczy tak. Ja wam powiem coś takiego. Ja sobie skojarzyłem to z bardzo jednym takim typem gier. To jest gra typu Kickstarter, full wypas, na zasadzie zebraliśmy miliard dolarów. I teraz mamy stretcha, podwoimy rozmiar wszystkich elementów, tak, razy dwa, tak? Grubości i wielkości, nie? Mhm. Tylko ktoś to zrobił bez Kickstartera, tylko stwierdził. Bez Kickstartera i bez sensu. Ale to już jest problem. Co? Czy Franius był z Kickstarterem, wydaje ci się? Nie wiem, czy nie był. No to może był z Kickstarterem, no dobra, no okej, to możliwe, że tak jest, ale... No jest to przerost formy nad treścią, wszyscy się z tym godzimy. Jest to przerost formy nad treścią, bo to jest tak, w niektórych elementach widzę tam dbałość i pomysł. Na przykład to, że właśnie są te kafle mnichów, które mają różne tło i pasujące do miejsca, w których kładziemy. Karta pomocy jest bajerancka. Karta pomocy to jest po prostu instrukcja. Tak, jest bajerancka. Jedna z najlepszych. Jest konieczna, szczególnie, że tam jest ta druga czy trzecia faza, w która ma 17 podpunktów. Podfaz. Co teraz gramy? To jest paragraf drugi, akapit trzeci. Coś takiego widziałem tylko w Bożym Igrzysku. Myślałem, że w jakichś uchwałach senatu, bo to tak trochę wygląda.
No. No. Jest jakiś temat, budujemy sobie ten klasztor, mamy tam, zatrudniamy tych takich słabszych mnichów, znaczy jak konwersów, czy jakoś tak to się nazywa, wysyłamy ich na pola, zatrudniamy zarządców, budujemy kaplicę, modlimy się w tej klasztor. Kaplicy. No dobra, niech będzie. No. Nie, bo klasztor cały, a budujemy jeszcze kaplicę osobno. Budujemy psie budy. Żeby chronił nas przed żebrakami. Zbójcami żebrakami. Przed żebrakami. Normalnie przede wszystkim przed żebrakami. Przed żebrakami, bo tam wiesz, tak. Ty masz jedzenie, oni nie mają. Bo zbójcy to są w wariancie tam. A... Dobrze. No i w ogóle tak... O Riot Labora, czy te takie klimaty. Znaczy ja powiem tak, że graficznie mi się to bardzo podobało. W ogóle bardzo, jak to zobaczyłem, super fajne. Faktycznie jak zaczęliśmy grać, to trochę zaczęły mi te, jakby przeszkadzać mi te przerost formy treści. Mm-hmm. Zaczęły mi przeszkadzać głównie, jeżeli chodzi o tą główną planszę. No, która zajmuje tyle, co naprawdę duża mapa, a autentycznie jest po prostu torem od 0 do 40, czy coś takiego. W jakimś tam tylko momencie wykorzystujemy. I nie jest ona konieczna do tego, żeby grać całą rundę. I no to jest spójne. Natomiast ta tematyka gry jest dla mnie tak żenująco niefajna, jak ty zacząłeś opowiadać właśnie o tych wszystkich, że tu są jacyś tam, no ja już tylko, wiesz, czekałem na to, aż opowiesz ten żywot tych wszystkich braci, którzy mieszkają w tym klasztorze, bo to tak to trochę brzmiało. To znaczy, ja szczerze, to ja tę grę wziąłem w Games Fanaticu właśnie pod klimat do recenzji, bo wydawało mi się, że z tego się wykręci coś takiego bardziej spójno... No to za chwilę o tym będziemy spójno... A później okazało się, że to jest gra o robieniu pieniędzy i przesuwaniu znaczników po suwakach. Nie, nie. Tak wszystko lubi, lubi suwaki. Tak, dobra, chyba już starczy o klimacie, wydaje mi się. Tak, graficznie się sprawdza, tematycznie dziadostwo. No dla mnie tematycznie dziadostwo. Tematycznie są rzeczy, które wyglądają trochę jak z innej gry. To prawda. Dobrze. Mechanicznie ja nie będę, od razu opowiem szczerze. Zagrałem tak mało partii w tę grę, że nawet nie chcę mówić nic na temat mechaniczności, dlatego że zagrałem w partii jedną. A później był bojkot. A później stanąłem o koniem i powiedziałem, że nie zagram. Tak, ja siłą rzeczy w związku z tym, że do recenzji pisałem, to musiałem zagrać partii więcej. Tak. Ale też nie przesadziłeś z liczbą. To nie było 30. Nie, nie. I... nie, no, i nie będzie. Tak bym to ujął. Ja, ale tutaj to jest syndrom gry, którą zagrasz w to i już po pierwszej partii masz wrażenie, ona mnie niczym więcej nie zaskoczy. A grasz później drugą partię i nie zaskoczyła. Powiem ci, że akurat dla oceny skalowalności, o czym gdzieś potem powiem, warto było zagrać dwa razy. No dobra, ale mechanicznie. Nie, bo powiedzmy, wydaje mi się, że opowiadanie o grze mechanicznie w szczegółach nie ma sensu, nie ma dlatego sensu. Że druga faza ma 17 podpunktów. Mamy filmik. Ogólnie chodzi o to, że w każdej rundzie chcemy osiągnąć jakiś wynik punktowy poprzez inwestowanie pieniędzy. Pieniędzy mamy żałośnie mało. Cały czas w tej grze. I wynik punktowy wykręcamy poprzez rozwijanie trzech dziedzin naszego klasztoru, czyli produkcja serów, produkcja ziół, jeśli dobrze pamiętam, produkcja piwa. I tam mamy suwaki, na których walczymy o to, żeby być jak najwyżej. Bo za bycie pierwszym w każdym aspekcie dostajemy jakiś bonus. Dodatkowo... Plus mamy jeszcze zarządcę, który daje bonus do tego. Plus mamy jeszcze... Jeszcze mamy parę innych sposobów na produkowanie tego jedzenia, czyli punktów. I ogólnie będziemy grać w to parę rund i na końcu każdej rundy liczymy punkty zdobyte. Z naszej danej rundy. Dzieje się parę rzeczy w stylu dostajemy bonusy pieniężne w zależności od tego, kto ile zdobył i tak dalej. Resetujemy nasze punkty. Znaczy tak, przenosimy je na przenosimy punkty tymczasowe na rzeczywiste. Po czym resetujemy i lecimy drugą rundę od nowa. Od początku. I tak gramy non-stop. To, co Ciuniek powiedział, że jakieś tam bonusy, jeden z tych bonusów jest bardzo ciekawy, ponieważ są to wspomniane wcześniej pieniądze, których tam strasznie brakuje. Strasznie. Pieniądze to jest zapomoga z tego dużego klasztoru. I ona działa tak, że im mniej dostarczymy premiuje do tego klasztoru, tym więcej nam dają inaczej, pieniędzy. Premiuje bycie najsłabszym, ale jak najmniejszą różnicą punktów. Mhm. Czyli optymalnie chcesz być punkt za... mieć znaczy, punkt mniej, tak, bo nie jest najlepszy. Bo te pieniądze to nie jest nagroda za to, że dobrze pracujemy. To jest pomoc, że jesteście słabi, a chcielibyśmy, żebyście nam dawali więcej żarcia, więc wam damy trochę kasy. Jeszcze raz spotkałem się z tego typu mechanizmem, który
bije człowieka, który gra dobrze partię w taki sposób. Dlaczego bije? Właśnie, ważne. On nie premiuje... Właśnie, bije dlatego, że to... Bije dlatego, że te pieniądze to jest, są tak ogromne. To jest główne źródło zdobywania pieniędzy w tej grze. Tak, jest bardzo, bardzo niewiele sposobów, bo można jeszcze tam... Można zainwestować u lichwiarza i w zasadzie koniec. Inwestycja u lichwiarza... U lichwiarza de facto sobie... nawet to nie jest inwestycja, co sobie zblokowanie pewnych możliwości. Tak, na tym polega. U lichwiarza tak, maksymalnie. Ale to jest strasznie bolesne. To jest strasznie bolesne. Bo dlaczego to jest strasznie bolesne? Bo zauważ, że blokując punkty hajs u lichwiarza, mało produkujesz i jeszcze nie dość, że dostaniesz w kolejnej rundzie punkty od lichwiarza, znaczy hajs od lichwiarza, to jeszcze przeważnie dostaniesz ten hajs tej zapomogi. I w pewnym momencie robisz tyle pieniędzy, że... Znaczy, powiem tak, tu jest właśnie bardzo śmieszna rzecz z tym hajsem przy skalowaniu, ponieważ to jest tak, że jest sobie tabelka, która mówi, jeśli dostarczyłeś najmniej jedzenia, dostajesz tyle kasy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I ta tabelka w żaden sposób nie zmienia się przy liczbie graczy. A czy ona nie odrzuca najwyższych wartości? Tak jest. W związku z tym, jak się gra na dwie osoby, to tej kasy jakby jest dużo. Za dużo. Jak się gra na dużo osób, to tej kasy jest tak strasznie mało, że w zasadzie... Początek rundy to jest taki, że dokładnie rozplanowujesz sobie na co ci wystarczy i potem musisz to dokładnie wykonać. Tak. Co do jednej monetki. To jest gra do grania z kalkulatorem. Zdecydowanie. I tu jest, właśnie, tu jest ten śmieszny motyw z pierwszym graczem, że możesz zapłacić monetę i oddać żeton następnemu, tak, bo tu chcesz na początku ostatnim. Jest licytacja u pierwszego gracza, ale to jest antylicytacja. To znaczy, pierwszym graczem będzie windziarz. Chyba, że zapłaci monetę, to pierwszym graczem będzie ciuniek. Chyba, że zapłaci monetę, to pierwszym graczem będę ja. I ja powiem, okej, to biorę te wasze monety i jestem pierwszym jeszcze graczem. Raz, to jest całkiem sprytny mechanizm. To jest sprytny mechanizm, dlatego że jeszcze raz przypomnę, tu moneta to naprawdę jest kupa kasy. Tak. Ta moneta to jest kupa kasy, a 7 monet to jest... Po prostu ogrom kasy. To jest 20 milionów totka strzelone. Bo z lichwiarza co rundę możemy zainwestować 9 monet, żeby dostać 3, a za bycie ostatnim w rundzie na punktach dostaje się 7. No to jest makabra. Lecimy dalej, bo jakby ja tutaj będę zresztą nagranie powiedział mi, weź się uspokój już, bo się za bardzo nakręcisz negatywnie. Bo ja wszystkie traumy mi wróciły. Są tak jak z dzieciństwa jakieś takie złe. Wysypkę prawie mam, jak o tym mówię. Ale jeszcze do tego jedną rzecz powiem. Bo powiedzieliście o tej pierwszeństwie. I pamiętajcie o jednej, to jest bardzo ważna rzecz. Na końcu, no już jak jest koniec gry, może się wydarzyć wiele rzeczy, różnych rzeczy. Tam można dosyć mocno manipulować tym, jak te punkty się będą, będziemy zabierać punkty i tak dalej. Mhm. I świetnie jest być ostatnim graczem, bo on de facto rusza, znaczy wykonuje te wszystkie rzeczy po wszystkich graczach i ma pełną kontrolę, co może zrobić, czyli jak poprzesuwać te wyniki na koniec. Dlatego właśnie jest licytacja o to, żeby oddać znacznik pierwszego gracza w lewo. Tak, co jest dla mnie taki na zasadzie, znaczy mechanizm jest fajny, ale z drugiej strony on jest całkowicie beznadziejny przy tej całej reszcie tej gry. Bo właśnie chciałem powiedzieć coś takiego, że te mechanizmy, które na razie mówimy i nie mówimy o nich bardzo entuzjastycznie, tak w sumie teoretycznie to są mechanizmy ciekawe, no bo to jest tak, że ten mechanizm, jeżeli jest się jego świadomym, że staramy się mieć punktów dużo, ale nie więcej niż inni, to jest coś, pod co można grać. Licytacja o niebycie pierwszym jest ciekawą rzeczą. Mało kasy, którą trzeba dobrze inwestować, to jest zasadniczo pozytywna rzecz w ciężkich grach. Czasami po co jest nam to pierwszeństwo, jak już jesteśmy pierwsi? Co rundę mamy możliwość zatrudnienia jakiegoś pomocnika. I to działa tak, że bierzemy całą talię kart i z tej talii wyszukujemy sobie tę jedną, która jest nam potrzebna i ją sobie wykupujemy. Inni gracze, i w ten sposób zabieramy ją innym graczom. Ci pomocnicy są bardzo często tiebreakerem w różnych rzeczach. Tak. Więc jest ważne, żeby mieć... Najlepszych ich. No i oni też jakiegoś tam... No, dobrego, no. Tak. I wybieranie jako pierwszy trochę utrudnia. I tam jest jeszcze taki dziwny mechanizm. Albo ułatwia, bo co znaczy, tam, jeszcze tam, specjalności. Znaczy, no. Bo tam jest jeszcze dziwny mechanizm taki, że można mieć zatrudnionego jednego, i jeśli zamieniasz, płacisz tylko różnicę. Albo odzyskujesz różnicę, bo możesz sobie pogorszyć specjalnie, bo jak w pewnym momencie zaczęliśmy grać i doszliśmy do wniosku, że kasa jednak jest ważna, bycie dziadowaniem w tej grze jest naprawdę bardzo fajne,
to nagle wszyscy się pozbywali, kurde, tych swoich kolosalnie dobrych opaków, nazwijmy to w ten sposób, tych pomocników, żeby tylko tej kasy wyciągnąć jak najwięcej, nie? Mhm. I takie to było też dla mnie. Z jednej strony gra ci mówi, bierz najlepszego, bo dzięki temu będziesz najlepsze bonusy, a z drugiej strony ci mówi, nie bądź najlepszy, bo nie będziesz najlepszy, bo będziesz bity przez to, nie? No, ale co ja chciałem powiedzieć, że przy tych mechanizmach, które są, część z nich jest całkiem ciekawa i pomysłowa, część z nich sugeruje taką właśnie bardzo, jak się mówi, jak jest gra tight, taką ciasną grę, gdzie musi być wszystko bardzo doskonale policzone. Jest tu parę mechanizmów, które mnie zadziwiają, w sensie jak to one zostały wymyślone i czemu one trafiły do gry. No, jeden przede wszystkim, czyli na końcu każdej rundy w fazie punktacji jest, gracze mogą zagrywać karty żebraków. Znaczy mogą wręcz odrzucać tych chłopków, bo to jest karta, ale to jest bonus. A normalnie odrzucają tych swoich konwersów, żeby wykonywać akcję żebrania. Tak. I to sprawia, że przeciwnicy tracą punkty. Tak, a my nie... Inaczej, w grze takiej, w której każdy tam sobie swoje skrobie i zajmuje się swoimi, nagle na końcu... W kluczowym momencie wprowadzony jest mechanizm take that, gdzie po prostu, a zrobię ci krzywdę, trzask. I to nie powinno tak działać. Ale po drodze są jeszcze inne rzeczy. Jest na przykład mechanizm żywienia tych swoich pracowników. Żywimy ich tylko wtedy, kiedy ich nie poślemy do pracy. Zawsze ich posyłamy do pracy, bo czemu mamy ich nie posyłać do pracy? No, ale skoro... to jest super klimatyczne, nie? Więc ale... tak naprawdę, jeżeli się dobrze gra i umie liczyć, to żywi się ich raz w ostatniej rundzie, bo wtedy chcemy ich nie wysłać do pracy, bo jak oni bo punktują. Ogólnie... Jest na przykład na początku, przepraszam, zatrudnianie tych pracowników. Ich jest skończona pula, więc po prostu trzeba ich zatrudniać. Matko Święta, jak najszybciej. Wszystkich. Mhm. Ile się da, bo potem ich już nie będzie i nie będzie sposobu, żeby ich zatrudnić, więc... Jest budowanie na przykład tych but i psów. To broni nas przed żebrakami i daje nam ale punkty. Ale broni nas przed nimi właśnie... Więc trzeba to robić, po prostu trzeba to robić. Tak, bo... to taka właśnie sytuacja z mojej pierwszej partii, gdzie całkiem dobrze mi szło w tej partii. Mhm. I na koniec nie miałem żadnego psa, bo nie inwestowałem w to. I wszyscy po prostu jechali na mnie, te punkty zabierali mi. Bo mnie było najłatwiej zabrać, bo nie mogłem się bronić, tak? I to było takie jeszcze, jak to powiedział Ciuniek, wyliczalne wszystko było. Czyli czy bardziej się opłaca i w jaki sposób możemy modyfikować te rzeczy. Więc jest tu sporo rzeczy, które znaczy, tu są jakby mechanizmów, ale w zasadzie ich nie ma, ponieważ są albo w ogóle nie zdarzają się, albo są tak oczywiste, że po prostu równie dobrze mogłyby się dziać automatycznie w grze. A czy masz też kupę mechanizmów, kupę fajnych mechanizmów, których zlepek, bo to tak można nazwać, zlepek nie daje jakiejś sensownej całości. Masz kupę rzeczy w tych akcjach, które tu są, właśnie w tym, co powiedziałeś, podpunktu, które działają na zasadzie robisz to, aha. Wiesz, że robisz, bo musisz, tak? Masz fazę, w tą fazę, co powiedzieliście o tym żywieniu. To raz chyba tylko żywiliśmy na końcu gry. Tak, tylko dlatego, bo tylko wtedy można się żywić albo na końcu, albo jeśli się pomylisz w rachunku. I powiem tak, bo ja będę szedł do podsumowań. Ja jestem zniesmaczony. Pierwszy raz jestem zniesmaczony grą, którą, znaczy sprawdziłem też. Mhm. Było to ufundowane nie na Kickstarterze, tylko na jakimś Start Next, coś takiego. No właśnie, bo ja kojarzyłem coś. Coś takiego stricte, więc może taka wypaśna wersja. Jestem zniesmaczony tym, że komplikacja tej gry jest ogromna, bo ta komplikacja jest ogromna. To nie jest gra, którą się tak, wiecie, z marszu przyswaja. Ma masę mechanizmów, które są irytujące w tym swoim takim byciu upierdliwym. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Takie małe rzeczy, które wkurzają, a nie wnoszą nic do rozgrywki. Ma okropny mechanizm, który po prostu rozwalił mi całą przyjemność rozgrywki. Pierwszą rozgrywkę jest jedyną, którą grałem. Ciuniek se tam cały czas kalkulował właśnie na zasadzie. Ktoś ma tam 16 punktów, 8 to ja będę punktów, miał 7, 15. Ale Ciuniek będzie miał 6, żeby być ostatnio, żeby mieć więcej hajsu. Gramy drugą rundę, ja mam znowu 20 punktów, ktoś ma 9, ktoś 8, Ciuniek 7. I znowu ten hajs. I ja widzę tego hajsu piętrącego się, ja te punkty robię, ale czuję, że cały czas mnie gra bije. Za co mnie bije ta gra? Za to, że dobrze zagrałem rundę? Bo to jest irytujące, bo ja dobrze zagrałem rundę. Albo inaczej. A czy to jest ciekawy pomysł, bo to równie dobrze mogłoby być takie granie w cykora, czyli nie wychylaj się. A to takie, bo to trzeba sobie trochę zmienić myślenie, że bo ty chcesz podświadomie grać w tak, żeby zrobić jak najwięcej punktów, ale z drugiej strony nie wychylaj się.
ale nie bawi mnie to. No ale to jest dla mnie, a wiesz, takie, jak mam grę, to chcę w nią grać najlepiej, jak mam grać. A nie... Mnie by to nie robiło chyba tak dużego problemu, gdyby nie to, że najwięcej pieniędzy w grze dostaje się właśnie za bycie tak, to ostatnim. To jest taki najgorszy mechanizm, który tam moim zdaniem był. Gdyby były inne źródła pieniędzy. Tak, tak. No które można właśnie to powiedziałem, że jeśli głównym źródłem pieniędzy jest tylko to, no to to mi rozwala tę grę. Znaczy to inaczej. To znowu... Szczególnie, że te pieniądze są potrzebne do wszystkiego innego, tak, więc... Widzisz, ja nie wiem, czy to jest granie w cykora, czy to na zasadzie granie... Nawet nie w... to nie jest granie w cykora, tylko kto gra gorzej? Wiesz, nie, albo mniej... Kto gra precyzyjnie. Znaczy, nie, precyzyjnie. Dobra, mniej efektywnie. Znaczy, To nie jest mniej... Ty właśnie... Adekwatnie, efektywnie musisz pracować. No mi się to właśnie nie podoba. No, może to z tym klimatem, settingiem ma to wspólnego coś, ale mi się totalnie to nie podoba. Pierwszy raz miałem odruch wymiotny po grze. Po prostu byłem zły. Ja byłem wkurzony na wszystkie rzeczy, które były. Byłem wkurzony na to, że musiałem pół godziny słuchać najpierw o tym, jak się w tę grę gra, bo to nie było takie proste tłumaczenie. Nie było. Po czym patrzyłem na elementy, które w większości nic mi nie wnosiły. Czyli ta wielkość tych elementów była to przerost formy nad treścią ogromny i miałem zero fanu z gry. Chłopaki chcieli, żebym się z nimi zagrał w tę grę, powiedziałem, że nie, że się uprę, że nie. I tak jak już ci powiedziałem, zagrałem jedną partię, w życiu do tej gry nie siądę. Tragedia. Najgorsza gra, jaką grałem w 2015 roku. No, naprawdę najgorsza. Ale zobacz, tutaj na meczu się cieszą. Bo mecz oglądamy właśnie przy okazji. Znaczy oglądamy. Wydarza się gdzieś obok. Wydarza się gdzieś obok nas, tak. Nie, dobra, co ja chciałem powiedzieć, że ja oczywiście tej gry nie oceniam tak negatywnie jak Windziarz. Nie. Bo ja... Powiem tak. Ten mechanizm, który najbardziej Windziarza boli, to ja bardziej, tak jak Ciuniek, ja... On mi się nie podoba, ale ja w nim widzę sens. Widzę, że on był założeniem jakimś. Widzę w nim sens, ale wykonanie jest absolutnie złe. Nie, jest absolutnie... rozumiem pomysł, wykonanie się nie udało. Mm-hmm. Natomiast ogólnie widzę tu parę fajnych pomysłów w tej grze. Jest całkiem fajni, są ci zarządcy, którzy z jednej strony dają jakiś bonus, ale te bonusy są w różnych przedziałach, jakieś tam tiebreakery, antylicytacja o firsta. Widzę parę fajnych rzeczy, natomiast widzę też niestety gołym okiem parę rzeczy niedopracowanych i to bardzo wyraźnie. I w grze, która... Aspiruje do takiej dużej... Która właśnie, dokładnie, aspiruje do ciężkiej, ekonomicznej gry, gdzie się precyzyjnie wszystko wylicza i tak dalej, takie błędy bolą podwójnie. Takie... I przez to, że te mechanizmy są niedorobione, gra się robi schematyczna, gra się robi mało fajna. Nie ma przyjemności. Bo ty grałeś właśnie, mówiłeś o tej skalowalności, że mówiłeś, że im, bo to jest niesamowite. To jest gra, która gra się od 2 do 6 graczy. Tak. I ta rozpiętość nie ma nic żadnego sensu. Znaczy, no ma sens w tej fazie żebrania. Co tam się dzieje przy dużej ilości graczy? Przy 6 graczach to jest jakaś... Bo wiesz, przy 2 graczach to nie ma w ogóle nic. No, ale właśnie, dobra, tam. No właśnie o to mi chodzi. Na 2 graczy w ogóle ta gra się nie nadaje do niczego. Ta nie ma od 2 do 6, to jest w ogóle jakiś chory wymysł. Chory wymysł, bo ja nie grałem, ale ty mi opowiadałeś, jak co się działo. Ja czytałem twoją recenzję. No wiecie, na 2 graczy wygląda to tak, że po pierwsze mamy dużo kasy, po drugie ta faza kluczowa tego przepychania się na końcu nie istnieje, no bo jest nas 2. Jeden jest pierwszy, drugi jest drugi, no. I obaj dostają dużo kasy. O co mamy się przepychać? No, tragedia. No. Także, no, jest właśnie tak, no, trzeba... No dobrze, no ale nie dasz temu jedynki. No przecież... żartujesz sobie chyba. Nie, no oczywiście, że nie dam. No dobra, może już wiem, że to jest najgorsza gra, jaką gra, ale to jest Nie no, to wydaje mi się, że podejrzewam, że jest to najgorsza spośród gier z takimi ambicjami, prawda? No tak. Ja podsumuję to tak, że ja kiedyś coś przeskrobałem w domu i za karę musiałem wyczyścić toaletę szczoteczką, taką małą do zębów, i to było żmudne. I ta gra była tak samo żmudna jak to. I to jest podsumowanie moje. Nie, no nie podobało mi się. No nie, no to... Znaczy, nie ma przyjemności z grania w tę grę. To jest problem. Znaczy, na pierwszy rzut oka widzę coś, co dla mnie jest błędem w zaprojektowaniu tej gry i nie wiem, po prostu nie kupuję tego, nie podoba mi się. Ona ma taki, nie mam takie wrażenie, jakby niedotestowana. Jakby ona była, wiecie, musimy to wydać, bo nam deadline jakiś leci. I, no trochę. I naprawdę, to co powiedziałeś, tych mechanizmów kilka tam jest, interesujących i ciekawych. Z instrukcji i z opisów była ciekawa, natomiast no, dla mnie niegrywalny tytuł. Nigdy nie wrócę więcej do tego tytułu.
Oceny na BGG ma takie, powiedziałbym, umiarkowanie przeciętne, ale... Ja widziałem ludzi, opinie ludzi, którym się to z jakiegoś powodu super, podobało, ale super. To bardzo się cieszę, że... Że ja nie jestem... Dla każdego coś miłego. Nie jesteśmy w gronie tych ludzi. Okej, no to co, 3-0? No tak. 3-0, Domus Domini, dziękujemy za posłuchanie, o tej grze mówili... Czuniek. Ink. I Windziarz. Do usłyszenia. I dobranoc.